Witamy Państwa bardzo serdecznie. Rozpoczynamy kulisy manipulacji. Katarzyna Gójska. Piotr Lisiewicz. Robert Biedroń napisał list. List ostry w sformułowaniach do prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. Zwraca on uwagę na dyskryminację osób transpłciowych na Ukrainie. Sytuacja jest niedobra. Ukraina nie słucha zaleceń Unii Europejskiej w tej sprawie. Tak, to wydarzyło się naprawdę w chwili, kiedy na Ukrainę spadają bomby, kiedy dochodzi do morderstw, gwałtów, tortur. A my porozmawiamy w dzisiejszym programie o tym, jak wygląda farbowana antyrosyjskość tak zwanej totalnej opozycji. Totalnej opozycji, która niegdyś była za ociepleniem relacji polsko-rosyjskich. Dzisiaj stara się niekiedy w retoryce prześcignąć PiS w antyrosyjskości. A Państwa i naszym gościem jest Paweł Piekarczyk. Witamy, Paweł, bardzo serdecznie. Dobry wieczór, witam Państwa, witam Was serdecznie, w ogóle wszystkich witam. To właśnie Paweł Piekarczyk zwrócił moją uwagę na ten list Roberta Biedronia. Posłuchajmy, bo to jednak jest coś chyba wyjątkowego. Pisze Robert Biedroń na Twitterze. Wszystkie osoby transpłciowe w wieku poboru wojskowego 18-60 lat, których płeć określona jest w dokumentach jako męska, nie mogą legalnie opuścić Ukrainy. Stają w obronie osób transpłciowych chcących opuścić Ukrainę. Piszę w tej sprawie list do prezydenta Zełenskiego. Ukraińskie władze już teraz powinny rozpocząć wdrażanie europejskich standardów, na przykład w dziedzinie obrony mniejszości, napisał Robert Biedroń. Europoseł Lewicy poinformował Zełenskiego również o tym, że na Ukrainie występuje problem z dostępem do leczenia hormonalnego, czyli dla osób w trakcie zmiany płci. Jak zaznaczył, mimo że Parlament Europejski przyjął rezolucję wzywającą władze Ukrainy do rozwiązania tego problemu, to według naszych doniesień, pisze Robert Biedroń, nic w tej sprawie nie zostało zrobione. Padają te słowa, kiedy lekarze ukraińscy, pielęgniarki ukraińskie, a także lekarze i pielęgniarki z Polski. Tak, znam tam na przykład taką osobę, która jest w tej chwili komendantem właśnie koło Charkowa polskich medyków, kiedy opatrują rannych, walczących o życie żołnierzy, pada właśnie taki apel. Co, Pawle, o tym sądzisz? Ja muszę powiedzieć, że ja jak wielokrotnie z komentowaniem takich rzeczy mam pewien kłopot, bo ja się bardzo często cieszę, jeżeli Polak czy też osoba z polskim obywatelstwem przyznająca się do Polski robi rzecz wyjątkową. Nie wiem, jak najwyższy skok spadochronowy albo najwięcej wygranych meczy w tenisa czy coś podobnego. Natomiast tutaj Robert Biedroń zrobił rzecz wyjątkową. Ja się muszę przyznać do rzeczy strasznej. Jak przeczytałem informację o tym, co on zrobił, to mi się zamarzył bardzo krótko, na kilkanaście sekund, mi się zamarzył taki eksterytorialny korytarz, którym można by wpuścić rosyjską armię do biura posła Biedronia, żeby wytłumaczyła mu co, gdzie i jak. Mówię, kilkanaście sekund takiego załamania moralnego miałem. Potem się z tego wyleczyłem. Natomiast to się jakby trudno daje komentować, bo to, co dochodzi z Mariupola, to, co dochodzi teraz też szczególnie jakoś bliskiego mi Siewierodoniecka, bo byłem tam w 2014 roku z konwojem humanitarnym, to, co dochodzi z bardzo wielu miejsc na Ukrainie, to są wieści, które jakby nie odbiegają treścią od wspomnień z Powstania Warszawskiego, od wspomnień z, nie wiem, obrony jakichś helu czy podobnych miejsc, czy wręcz obrony Poczty Gdańskiej. I w takiej sytuacji jakby
mówienie o tym, że facet, który uważa, że jest kobietą, powinien na tej podstawie, że uważa, że jest kobietą, móc uciec z napadniętego kraju, jest czymś w ogóle jakimś nieprawdopodobnym. To znaczy, i w ogóle podnoszenie tego problemu, podnoszenie sprawy terapii hormonalnej. No właśnie, Pawle, ja myślę, że to jest ważne, żebyśmy powiedzieli wszystkim, o co tak naprawdę chodzi, bo być może ktoś, jak przeczytał, spojrzał na nasz materiał i posłuchał tego, co Piotr czytał, może się nie zorientować, o co tak naprawdę ten Biedroń walczy. No właśnie, on walczy o ludzi, którzy w świetle ukraińskiego prawa są po prostu mężczyznami, ale którzy, rozumiem, kiedyś tam albo teraz w jakichś okolicznościach uznali, nie wiem czy ostatecznie, czy też tylko tymczasowo, że są jednak kobietami i w związku z tym, tak jak kobiety ukraińskie i dzieci, no chcą opuścić Ukrainę i nie walczyć. Dalej pan Biedroń domaga się, by dostarczać im hormony. Chyba każdy przy zdrowych zmysłach wie, że Ukraina ma teraz problemy nawet z bandażami, bo tych bandaży jest po prostu potrzeba strasznie, strasznie dużo. Problemem są porody na przykład kobiet w piwnicach, w bunkrach, w jakichś stacjach metra, tam gdzie się ukrywały. Natomiast pan Biedroń ma pretensje, bo on ma pretensje przecież też do rządu ukraińskiego, że on zamiast bronić swojego kraju, nie lata po świecie w poszukiwaniu hormonów dla tych, którzy, rozumiem, czują się, nie wiem, osobami innej płci niż są biologicznie i chciałyby jeszcze to swoje poczucie wesprzeć jakimś głębszym odczuciem i po prostu zażyć jakąś dawkę hormonów. Rozumiem, że tak należy przetłumaczyć wypowiedź Biedronia. Można by też powiedzieć, że ogromna ilość różnych, jakby różnej pomocy humanitarnej jest świadczona przez wolontariuszy, to znaczy jest świadczona przez ludzi, którzy... No właśnie, czyli, ale słuchaj, Piotrze, w zasadzie ten Biedroń, dysponując takim zapleczem, jakie ma w tym Europarlamencie, to on powinien po prostu wziąć ciężarówkę, naładować tymi hormonami, zrobić zbiórkę w pewnych krajach, tam może bardziej chętniej mu dadzą i po prostu ruszyć na tą Ukrainę. Ale on domaga się od władz Ukrainy, żeby teraz zabezpieczyły potrzeby wyobrażeń jakichś pojedynczych jednostek, które jeżdżą, że są innej płci niż są w rzeczywistości. Jeżdżą ludzie na Ukrainę ciężarówkami, jeżdżą także osoby, znam też taką osobę o przekonaniach lewicowych, tylko takich lewicowych, niepodległościowych, która z tą pomocą jeździ. Teraz będzie pewien przeskok, ale to jest tylko przeskok pozorny. Zaraz, Pawle, o tym porozmawiamy, bo program nasz jest dzisiaj o czymś zupełnie fundamentalnym, zupełnie najważniejszym. To znaczy o tym, że Polska ma dzisiaj niepowtarzalną szansę, żeby budować ten blok z dawnymi państwami dawnej Rzeczpospolitej, żeby zbudować sojusz ze Stanami. Nie, ale Piotrze, to ja przepraszam, ja jedno zdanie muszę wtrącić, tak żebyśmy wszyscy rzeczywiście powiązali te materiały. Bo zwróćcie państwo uwagę, że ten list Biedronia, oprócz tego, że on jest po prostu irracjonalny, to on też otwiera pewną furtkę propagandową, którą może wejść propaganda rosyjska, bo ten temat w bardzo wielu mediach zachodnich jest tematem rzeczywiście nośnym i część mediów czuje się zobowiązana do tego, żeby takie tematy podnosić. I dziś, jak Biedroń oskarża Ukrainę o brak, nie wiem co, tolerancji i właściwej opieki nad osobami LGBT coś tam, to jestem sobie w stanie wyobrazić, że ruska propaganda w tej chwili uderzy w ten ton w różnych miejscach i będzie, i to nie chodzi o to, że przez to Ukraina będzie przegrywać wojnę, ale że to będzie uderzać w ten pozytywny wizerunek Ukrainy, że będzie starało się zbudować taką rysę w niektórych środowiskach na tym pozytywnym
wizerunku Ukrainy i myślę, że to jest właśnie najważniejszy ten element, który powinniśmy uchwycić w tej dyskusji. I będzie i jeszcze więcej, będzie można powiedzieć, nawet Polak o tym mówi, nawet polski eurodeputowany. Jak ciągniemy jeszcze ten kawałek, to Pawle, powiedz jeszcze, co chciałeś przed chwilką. Znaczy dwie rzeczy. Po pierwsze, jakby w moim świecie my bardzo często podziwiamy kobiety, które jakby stanęły w męskiej roli i broniły. Nie wiem, no, święta Joanna d'Arc jest takim przykładem takiej kobiety, która będąc stuprocentową kobietą walczyła o Francję z Anglikami. Mamy całą masę polskich przykładów, ten był taki międzynarodowy, kobiet, czy w tej chwili na Ukrainie walczy cała masa kobiet, normalnie ubierając się w mundur i idąc w to błoto i w to piekło bezpośredniego starcia. Cała masa kobiet w Izraelu robi dokładnie to samo. Cała masa jakby w bardzo... Natomiast tutaj się okazuje, że ktoś, kto jest mężczyzną tylko dlatego, że ma taki pomysł, że powinien jakby się być kobietą, powinien być zwolniony od tego, co jest oczywistą powinnością każdego. Żeby sobie mógł po prostu zwiać w bezpieczne i ciepłe miejsce. No to trudno mi coś jakby obrzydliwszego wymyślić. Takiego bardziej godnego wzgardy jakiejś takiej, bo tak po prostu nie wolno robić. To jest sprzeczne z całą naszą historią, to jest sprzeczne z całym naszym etosem, to jest sprzeczne w ogóle ze wszystkim. Ale to ma jeszcze, to wymagałoby chyba dłuższej i nieco poważniejszej analizy. Ja bardzo przestrzegam Państwa przed sprowadzaniem takich rzeczy do takiego kabaretowego wątku, bo to rzeczywiście w pierwszym podejściu jest takie śmieszne i takie jakieś ten, nie? Ale bardzo, bardzo przestrzegam, bo to jest niezwykle poważna rzecz. Nie tylko dlatego, że te sprawy potrafią być na Zachodzie bardzo nośne, ale im się wydaje, że ta sfera, to znaczy sfera... tych powiedzmy LGBT czy czegoś takiego, wyłącza ich odpowiedzialność za resztę świata. To znaczy reszta świata ma się jakoś jeszcze... Nie, no przepraszam, no nawet nie, to nie chodzi, Pawle, że wyłącza ich z odpowiedzialności. No po prostu tworzy jakąś specjalnie uprzywilejowaną grupę. To jest w ogóle zupełnie niesamowite, ale to, że ty mówisz, że to jest nośny temat, tak, ja się z tobą zgadzam, to jest bardzo nośny temat i moim zdaniem właśnie dlatego Biedroń ten temat wykorzystuje. Na początku wojny była taka fajna informacja, że jakieś oddział dywersantów takich jakby tłukących się po okolicach Kijowa wlazł niechcący do klubu LGBT i tam przez społeczność gejowską został pojmany i wydany władzom ukraińskim. Zwracam uwagę, że takie, być może nie tylko pojmane, ale wszystko jedno, to jest, jakby ja zwracam uwagę również, że taka informacja na początku wojny była. Ja ją tak tam zapamiętałem, bo rzeczywiście była szczególna i też... Pawle, jedną tylko ja bym jeszcze dorzucił do tego rzecz, bo Kasia mówi, że rzecz jest poważna, bo ona jest poważna, to znaczy mamy na tych manifestacjach proukraińskich w Polsce przeciwko wojnie nawet te młode Julki, które chodziły na manifestacje strajku kobiet, mamy młodych ludzi o lewicowych przekonaniach, którzy całkiem szczerze w sprawie Ukrainy manifestują. Dokładnie. Są tacy na lewicy jak Adrian Zandberg, którzy mówią, rozwalmy teraz Nord Stream 2, to nie ma prawa działać i mają prawo do tego typu szczerych zapatrywań. Przypomnijmy, Robert Biedroń to nie jest tylko, nie powinien się kojarzyć tylko z LGBT, to jest człowiek, który zaczynał w SLD, zaczynał w tej partii postkomunistycznej w momencie, kiedy ona była na polskiej scenie politycznej także jako siła rządząca bardzo prorosyjska. Te powiązania lewicy postkomunistycznej tak wyglądały w przeciwieństwie do lewicy demokratycznej. Starajmy się to jakoś rozróżniać i dobrze, żeby na lewicy również to rozróżniano. Przeskakujemy na inne ugrupowanie. Ta nasza rozmowa dotyczy czegoś najważniejszego, to znaczy tego, że kiedy dzisiaj większość Polaków chce, żebyśmy się
znaleźli w układzie międzynarodowym, który jest sojuszem antyrosyjskim, kiedy wreszcie Polska może stać się w centrum bezpieczeństwa NATO, w centrum bezpieczeństwa Europy. Słyszymy o nowych wojskach, nowych bazach w Polsce. Istnieje realne zagrożenie, że w najbliższych wyborach w Polsce wygra układ rosyjsko-niemiecki, a wygra zupełnie, ponieważ Polacy, nie zdając sobie sprawy ze związków tych ugrupowań, mogą z zupełnie innych powodów tak zagłosować i może ta totalna opozycja, która zawsze była układem niemiecko-rosyjskim czy rosyjsko-niemieckim w różnych czasach, może tak się stać. PSL to jest dosyć ważna sprawa. Zobaczmy, co jeszcze w styczniu mówił Waldemar Pawlak z tej najbardziej prorosyjskiej partii w Polsce, w praktyce takiej będącej w koalicji, no bo jeszcze pewnie Konfederacja jest bardziej prorosyjska. 17 stycznia 2022 roku. Budowa nowego gazociągu jest bezzasadna, zapłacą za to odbiorcy, bo trzeba będzie go spłacić. Gazociąg Jamalski będzie więc stabilną infrastrukturą, z której nie będziemy korzystać. Baltic Pipe będzie bardzo drogim pomnikiem polskiego rządu, nic więcej. Były lider PSL-u, odpowiedzialny za kontrakt gazowy, który dzisiaj by udusił Polskę, gdyby Putin nam odciął gaz, gdyby nie to, że od 2015 roku uniezależnialiśmy się od rosyjskich surowców, powtarza coś takiego. Padają wtedy słowa ze strony polityków Solidarnej Polski, że PSL jest najbardziej prorosyjski. No i to jest hit, to jest odpowiedź Władysława Kosiniaka-Kamysza na ten zarzut. Kierowanie takich słów wobec partii Wincentego Witosa, który obronił Polskę, Europę i świat przed bolszewikami w roku 1920, jest łajdactwem, jest zakłamywaniem, jest chamstwem, jest obłudą. Pamięć Wincentego Witosa, Stanisława Mikołajczyka, pomordowanych i więzionych na Łubiance, jest szargana na tę tradycję. I mało kto na to zwrócił uwagę, na tę wypowiedź. Powołuje się Kosiniak-Kamysz, bo ten PSL zawsze nam ucieka. Nawet jak mówimy o bezeceństwach rządów PO-PSL, to często mówimy w skrócie Platformy Tuska, a to był rząd PO-PSL, gdzie PSL był bardziej prorosyjski od PO. Jest taka osoba, która wie w Polsce o Ruchu Ludowym wszystko. Wieńczysław Nowacki, działacz ludowy za komuny, bity, torturowany, zamykany. Kontynuator tej linii witosowej, o której mówi Kosiniak-Kamysz, to nie jest abstrakcja, to jest bardzo ważne, co on mówił w programie Wywiad z Chuliganem. Posłuchajmy. Wincenty Witos, a jego linia to między innymi Stanisław Mierzwa, to Edward Kaleta z Krakowa, już oczywiście nieżyjący. I my jesteśmy kontynuatorami tej linii. Stąd dokonania Witosa jako dwukrotnego premiera w najtrudniejszych okresach czasu, czyli przed na przykład 20 rokiem. Rząd Witosa odegrał zasadniczą rolę, po prostu został powołany w lipcu, a w sierpniu 20 roku doszło do tak zwanego cudu nad Wisłą. Rola, można powiedzieć, stanowienia centrum, które daje gwarancję państwu polskiemu skupienia wszystkich sił w obronie przed największym zagrożeniem. ZSL i obecny PSL to są koniunkturaliści, bo to są ludzie, którzy dla doraźnych korzyści po prostu współpracowali z PZPR-em, z komunistami, bądź dzisiaj, wiadomo, z Platformą Obywatelską i z Lewicą. PSL ma taką taktykę, którą od lat utrzymuje, żeby w różnych układach politycznych, jeszcze oczywiście od czasów komunistycznych, udawać, że jest w centrum sceny politycznej. Udawać. No bo nigdy w tej centrum sceny politycznej nie był. Kosiniak-Kamysz, to jest rodowód, patrząc według rodziny jego, to jest rodowód nie tylko lewicowy, ale komunistyczny po prostu, patrząc na dokonania czy na miejsce, gdzie byli jego wuj, jego ojciec.
mocne słowa o PSL-u i o tej tradycji politycznej. Kosiniak-Kamysz powołuje się na Witosa i powołuje się na walkę z bolszewikami. Musimy jeszcze więcej powiedzieć później. Minuta, Pawle. Rzeczywiście zgadzam się z Kosiniakiem-Kamyszem, że pamięć Witosa i tych wielkich przywódców ruchu ludowego z dawnych czasów jest lżona, tylko nie tym, że w tej chwili obecny PSL jest jakby pomawiany o to, że jest prorosyjski, tylko tym, że obecny PSL jest prorosyjski. Postępowaniem takich indywiduów właśnie jak Kosiniak-Kamysz, Pawlak czy jeszcze paru innych. Jeszcze zwracam uwagę na taką zmianę, że tak powiem, paradygmatu działania ruskich. Oni się kupują różne rzeczy. Kupili sport, kupili taki europejski, instytucjonalny, kupili między innymi trochę ruchów ludowych i od pewnego czasu przestało im zależeć na tym, co oni mówią, a istotne jest dla nich wyłącznie to, co oni robią. I oni mogą sobie w ogóle kłapać dowolnie, że Putin jest niedobry, że w ogóle Rosja jest niedobra, natomiast ważne jest, żeby podpisywali te dokumenty, ważne, żeby rezygnowali z suwerenności krajów, na które Rosja ma ochoty. I tyle. To bardzo proszę patrzeć na rozbieżność ich rzeczywistego działania. To jest trudne, bo to czasami trudno jest dostrzec. I takiego kłapactwa, które oni mówią. Oni mogą dowolnie twierdzić, że są antyrosyjscy. Ważne jest to, co robią. Ważne jest to, co popierają. I ta wypowiedź Pawlaka o niepotrzebności Baltic Pipe jest znakomitym przykładem. PSL dla niektórych na wsi nasze koło gospodyń wiejskich, chociaż dzisiaj już to troszkę inaczej wygląda, tak bywa kojarzone. Nasz wójt, nasz sołtys z dawnego ZSL-u się wywodzący. Są tacy, którzy wierzą dzisiaj w słowa Donalda Tuska, gdy zapewnia, że jest bardziej antyrosyjski od tego PiSu, bo w gruncie rzeczy dyktatura PiSu to jest coś takiego trochę jak dyktatura Putina. Dla przypomnienia, Donald Tusk i szczególna postawa Platformy w sprawie Ukrainy. Pojawiają się dziś i wśród polskich polityków opinie, że proponując partnerstwo wschodnie i zbliżenie z Unią Europejską, wprowadziliśmy Ukrainę na minę. Że może trzeba było skorzystać z sopockiej aluzji Putina, że przecież Lwów był polskim miastem i podzielić się wpływami na Ukrainie, czerpać z porozumienia z Rosjanami korzyści i nie patrzeć im specjalnie na ręce. Były minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski w swojej książce pisze o spotkaniu premierów Donalda Tuska i Władimira Putina 1 września 2019 roku na sopockim Molo. Jak zaznacza, Polska miała odrzucić propozycję Putina, bo... Grając z Moskwą, moglibyśmy skompromitować się na zachodzie i niczego nie osiągnąć na wschodzie. Mimo to rząd PO-PSL ku uciesze Kremla dążył do tego za wszelką cenę. O polityce resetu wobec Rosji Donald Tusk mówił już wcześniej. Chcemy, aby Rosja była ważnym, więcej, aby stała się ważniejszym niż do tej pory partnerem Polski. Zarówno w kontekście gospodarczym, ale także politycznym i bezpieczeństwa. Taka postawa budziła entuzjazm w Rosji. Jesteśmy do siebie bardzo podobni, wręcz tacy sami. Te nasze dwa tak szalone, a jednocześnie okaleczone narody. Ważne, by ludzie sprawujący władzę rozumieli stan, jak i interesy swojego narodu. Za Putina ręczę, Tusk daje nadzieję. Za Putina ręczę, Tusk budzi nadzieję, mówił rosyjski dziennikarz, który dzisiaj jest najbardziej polakożerczym albo jednym z najbardziej polakożerczych dziennikarzy. Wczujmy się w to, co myślą zwolennicy Platformy, którzy uważają, że bronią Polskę przed putinizacją, przed PiS, a tak naprawdę będą spychać Polskę w układ niemiecko-rosyjski. Znaczy, ja chciałem zwrócić uwagę na taką drobną rzecz, że historia Europy ostatnich, ostatnich pewnie paruset lat pokazuje, że takie konflikty, jakie były kiedyś o Lotaryngię i o Alzację na przykład, są znakomicie wygaszane, likwidowane i niemal zapominane z powodu tego, że po prostu jakby w pewnym sensie otwarto granice. Znaczy nikt nie kwestionuje przynależności Lotaryngii do Niemiec ani Alzacji do Francji. Natomiast swobodny przepływ ludzi, swobodny przepływ
swobodny przepływ jakby nabywania nieruchomości i w ogóle wszystkiego spowodował, że ten konflikt wygasł. Nie ma go, nikt o nim, znaczy pamiętają o nim historycy i uczą się o nim dzieci. Podobnie się dzieje w tej chwili na Śląsku Cieszyńskim. Ten jakby tam już nie ma, tam jest po prostu normalne życie. Znaczy chodzi się po zakupy tu czy tu, to w ogóle wszystko jedno. Ten jakby bezpośrednie otoczenie Cieszyna jest dwujęzyczne i dwuwalutowe. I w ogóle nie ma z tym żadnego problemu. I jest jakby, i zamiast pójść, zamiast w ogóle proponować pomysł w tą stronę, zamiast zauważyć, że to, co się udało przez ostatnie miesiące, czyli takie zbliżenie Polski i Ukrainy, i to zarówno takie zbliżenie Polaków i Ukraińców, jak i państwa polskiego i państwa ukraińskiego, jest znakomitym podglebiem do tego, żeby, że tak powiem, do Lwowa można było pojechać z Przemyśla kolejką podmiejską. To naprawdę w gruncie rzeczy to jest najlepsze możliwe rozwiązanie. No to jeszcze coś na puentę. Oprócz tych, którzy z powodów lewicowych czy liberalnych będą wspierać opcję rosyjsko-niemiecką, jest jeszcze Konfederacja. Oni uważają, że PiS jest za miękki. I wśród wielu wypowiedzi, chyba jednak szczególna wypowiedź Grzegorza Brauna w tej sprawie sprzed kilku lat. Ukraina to fikcja i to fikcja niebezpieczna, fikcja niepodległego państwa jako cywilizowanego partnera i fikcja suwerennego narodu, z którym można trwale normalizować sąsiedzkie relacje. Czas najwyższy rozstać się z tym naiwnym wyobrażeniem, jeśli nam życie miłe. Państwo kijowskie jest dziś gangsterską spółką o niejasnym zasięgu terytorialnym. Samostina Ukraina jako projekt polityczny jest to do swej genezy i niezmiennej istoty projektem antypolskim, projektem przed wiekami wygenerowanym bynajmniej nie przez samych Ukraińców i periodycznie aktywizowanym w wielkiej grze imperiów, ni mniej, ni więcej do krwawej rozprawy z Polakami. I mamy jakby końcówkę tej układanki, czym jest ta opozycja w Polsce i co w praktyce by oznaczało dojść wielkiej koalicji opozycyjnej do władzy. No myślę, że jakby oznaczałoby jakiś drastyczny kataklizm na wszystkich piętrach i we wszystkich obszarach. Nie tylko w sprawie stosunków polsko-ukraińskich czy polsko-rosyjskich, tylko w ogóle wszędzie. I to jakby dużo szersze pytanie jest. Natomiast no co ale widzimy, przepraszam, widzimy, ja wejdę w słowo, widzimy, że jedna rzecz rzeczywiście tą szeroką koalicję, potencjalną szeroką koalicję opozycji łączy. I to jest no, w różnych zakresach, ale jednak otwartość na Federację Rosyjską. To jest bez dwóch zdań. Patrzymy na lewicę i widzimy Biedronia, który w epicentrum wojny, w której giną dzieci, kobiety, dzieci są gwałcone, ludzie są wywożeni. W Mariupolu w tej chwili wiemy o jej masowym grobie, w którym najprawdopodobniej jest pogrzebanych 50 tysięcy, około 50 tysięcy ciał, a Robert Biedroń nie aktywizuje się, jeżeli chodzi o walkę, o ściganie tych zbrodniarzy, ludobójców, ale jemu zależy na środkach hormonalnych dla osób LGBT na Ukrainie. To tylko na tym mu zależy. Tak naprawdę to mu nawet na tych lekach hormonalnych, na tych hormonach nie zależy. Jemu zależy najwyraźniej na tym, żeby po prostu otworzyć drzwi ruskiej antyukraińskiej propagandzie. Patrzymy na Platformę Obywatelską, która dziś ma trwać Donalda Tuska i przypominamy sobie wszystkie czasy jego premierowania, premierostwa, kiedy był rzeczywiście ich człowiekiem w Warszawie. I patrzymy również na Konfederację i widzimy, że ta twarz skrajnie prorosyjska, ale już inaczej obrysowana, używająca innych min, czyli innych argumentów wobec zupełnie innych ludzi. Tak naprawdę to nawet nie są argumenty, a to są po prostu emocje i próba uruchomienia takich emocji jeszcze z przeszłości, dawnej z przeszłości, ale emocji bardzo przykrych, straszliwych dla sporej grupy obywateli Rzeczpospolitej Polskiej. To jest jakby kolejny odcinek tego samego. No. Patrzymy na całe spektrum możliwości działania sił prorosyjskich w Polsce i widzimy, że i od lewej,
i po prawą stronę mają tam swoje klawisze w tym fortepianie. Paweł Piekarczyk był dzisiaj naszym gościem. Dobra, przepraszam, Paweł jedno zdanie chciał powiedzieć, to pozwolę. Nie tylko w Polsce, oni sobie kupili, też Ruscy sobie kupili. Nie tylko w Polsce, to oni sobie kupili Międzynarodowy Instytucjonalny Sport, kupili sobie znaczną część niemieckiej polityki i gospodarki, kupili sobie znaczną część francuskiej czy włoskiej polityki czy gospodarki. To są fakty, historia na przykład projektu Nabucco to o tym świadczy. Kupili sobie pewnie jakąś część również, nie wiem, austriackiej gospodarki i polityki i bardzo wielu takich miejsc podobnych. To jest... Jakby to dopiero teraz to wszystko widać, jak te wszystkie aktywa są bezpośrednie. Rzeczywiście to widać, ale też widać gołym okiem, że ta lista jest dużo dłuższa niż te dwa miejsca, które wymieniłeś. Bardzo dziękujemy Państwu. Paweł Piekarczyk był gościem Państwa i naszym, a my oczywiście życzymy dobrego wieczoru. Zachęcamy, żeby ten wieczór jeszcze spędzić z Republiką i do zobaczenia. Poza tym uważam, że Grodzki musi odejść.